Można powiedzieć, ów, przemaliśmy tą serię spotkań bez wygranej. Jak oceniłbyś to dzisiejsze spotkanie? Z takim założeniem jechaliśmy, żeby wygrać. Wiedzieliśmy, że to będzie trudne spotkanie i takie było. Raków gra wysokim pressingiem, agresywnie bardzo i grałem takim ustawieniem, które zmusza na pewno do skupionej uwagi w grze defensywnej, ale wykorzystaliśmy ich błędy przede wszystkim i to zaowocowało tym, że wywozimy 3 punkty. Szybko strzelona bramka przez Sergio Hankę, potem mam wrażenie taki moment, w którym oddaliśmy trochę gry rywalom, ale wszystko uspokoiła chyba ta bramka do szatni. W ostatnich minutach na pewno rozumiem, że wam przyjemniej schodziło się do szatni prowadząc. Tak, był taki moment, że Raków miał szczególnie dużo stałych fragmentów gry. Był nawet słupek, przycisnęli nas i to dało taką ulgę, ta bramka do szatni. Na pewno spokojniej było w szatni i pewnie weszliśmy na drugą połowę. Dodatkowo gol ze stałego fragmentu gry, który tak naprawdę zamknął to spotkanie. Choć wiadomo, Raków potem dominował, ale to już wynikało z tego, że po prostu się cofnęliśmy, mając korzystny wynik. Pytałem już o to Aleksa, ale czy ty czujesz się w jakiś sposób wygranym tego wtorkowego sparingu? Mam tutaj na myśli zarówno decyzje personalne trenera, jak i twoją dobrą grę. Tradycyjnie najwięcej sprintów, najszybszy sprint należał do ciebie, asysta przy bramce Rafy. Bardzo się z tego cieszę, wiadomo, ale przede wszystkim cieszy to, że wygrywamy, bo tego nam brakowało. Czy czuję się wygranym? Mieliśmy okazję sprawdzić się na tle ekstraklasowego rywala i to na pewno jest fajne, jak zawodnicy, którzy mniej grają w weekend, mogą mieć taką grę na tle innego zespołu. Na pewno to jest dodatkowy bodziec i super sprawa. I nie czuję się wygranym, natomiast fajnie, że coś takiego miało miejsce, bo też chłopaki z Górnika i jak i my mogliśmy sobie pograć z dobrym zespołem i się sprawdzić. Nie zapytałem przypadkowo, jeżeli chodzi o twoje indywidualne statystyki. Czujesz, że pomimo tego, że okres przygotowawczy w twoim przypadku przez zgrupowanie młodzieżowej kadry był trochę zaburzony, czujesz się już optymalnie przygotowany do sezonu? Tak, jak najbardziej. Wszystko jest na naturalnych obrotach. Czuję się dobrze i mam nadzieję, że jeszcze będę się czuł lepiej.